Chciałem zadać dzisiaj takie pytanie, dlaczego do tej pory nie nakręcono filmu na podstawie wybitnej trzytomowej powieści Zbigniewa Nienackiego, Ja, Dago. Jest to, drodzy Państwo, opowieść o tym, jak powstawało w ogóle państwo polskie przed tym, zanim pierwszym królem Polski został Mieszko I. Dago Piastun to jest pradziadek Mieszka I. Pradziadek Mieszka I to on decyduje się zjednoczyć wszystkie plemiona zamieszkujące polskie ziemie i stworzyć właśnie państwo polskie. Zbigniew Nienacki miał bardzo dużą, oczywiście, wiedzę na ten temat, żeby taką książkę napisać. Te plemiona, o których pisze w zasadzie Nienacki, tam jest bardzo dużo. No my znamy oczywiście z historii trochę tych plemion, tam pada, są Wiślanie, prawda, są Pomorzanie. Nienacki pisze jeszcze o całej gromadzie tych plemion, o ich wierzeniach, o ich kulturze. To oni następnie później tworzyli państwo polskie, między innymi. Nienacki wspomina o ludziach skrzydlatych, z których później następnie miała się wywodzić husaria, bo ludzie skrzydlaci mieli na plecach doczepione skrzydła, takie jakie widzieliśmy w filmach, prawda, o husarii. Dzięki temu byli w stanie siać popłoch i trwogę w szeregach przeciwników i wrogów, z uwagi na to, że ten najeżdżający, prawda, z impetem huragan tych koni wytwarzał tak potężny świst dzięki tym piórom, że płoszyły się konie przeciwnika. No i oczywiście ten efekt psychologiczny wywołany wśród wrogów, którzy nie wiedzieli skąd ten świst i cóż takiego tam na nich najeżdża. Nienacki o tym wszystkim opowiada. Mamy tutaj zręcznie napisaną, wspaniałą historię państwa polskiego, zjednoczenia państwa polskiego, zebranych przez niego materiałów źródłowych, ale także okraszonych oczywiście wyobraźnią i fantazją Nienackiego. Bo nie ma aż tylu materiałów źródłowych, żebyśmy mogli dostatecznie jasno i w pełni wyrazić, jak rzeczywiście państwo polskie powstawało, więc te źródłowe materiały z tą domieszką fantazji Zbigniewa Nienackiego łączą się tutaj w jedną wspaniałą całość, bo czyta się to wyśmienicie. Nienacki zwraca uwagę przede wszystkim na aspekt władzy, jaka powinna to być władza, jak bardzo powinna być to władza sprawiedliwa i władza szlachetna, ukazuje Dago Piastuna w pewnym sensie, z całą masą oczywiście dylematów moralnych, które on tam posiada, ale ukazuje go jako człowieka nie tylko mężnego, nie tylko sprawiedliwego, ale przede wszystkim jako człowieka o wielkiej czystości serca i szlachetności. Budowanie, drodzy Państwo, takiej tożsamości w narodzie dzisiaj szczególnie byłoby rzeczą naprawdę fantastyczną. Wielu ludzi może zarzucić na przykład Nienackiemu, że jest to zwykła fantazja, że to jest fantazy. No i co, drodzy Państwo, z tego, a przepraszam, a sagi Wikingów na przykład i film Wikingowie, który oglądamy dzisiaj, z tymi wszystkimi opowieściami, które tam się pojawiają, czyż to nie jest, bo przecież wszyscy o tym wiemy, czyż to nie jest zaiste fantazy, czy ktoś ma coś przeciwko temu, żeby tego typu mity, tego typu legendy tworzyły, przenikały także do naszej kultury. Jest mitologia germańska. Prawda, oprócz skandynawskiej mamy mitologię grecką, gdzie są bardzo podobne mity, czyli z gruntu traktujemy te mity cum grano salis, z przymrużeniem oka, a potem się okazuje, że cała masa tych mitów jest nawet gdzieś tam cytowana, jakieś mity o Prometeuszu i tak dalej, i tak dalej. Pełno tego jest. Polacy też mają taką książkę w swoim dorobku, wybitnego pisarza w ogóle, bo to, co potrafi zrobić na papierze Nienacki, to zapiera momentami dech w piersiach, poza tym, jak potrafi opisać nawet sceny erotyczne,
to te dzisiejsze tak zwane erotyki, które tam się pojawiają i są ekranizowane, bo już nie chcę nawet tych tytułów wspominać, bo to jest jakiś koszmar w stylu tych 50 twarzy Greya, to by się mogło daleko schować. On tak miał potężny gust, naprawdę potężny gust do tego, żeby się na papierze wyrażać, a słowem posługiwał się jak największy mistrz. Mamy tam słynną taką księgę, na którą Dago Piastun się powołuje. Księga grzmotów i błyskawic. I w pierwszym rozdziale ta książka, oczywiście, bo to z pamięci cytuję, bo to 30 lat temu czytałem, ale pamiętam, że władza decyduje o tym, co jest dobre, a co złe, co jest białe, a co jest czarne, który Bóg jest dobry, a który jest zły. U Nienackiego ta tendencja do wyczulania tego czytelnika na niesprawiedliwość i deprawację pojawia się za każdym niemalże razem. Książka jest trzytomowa. Dwa tomy tej książki można sobie jeszcze kupić. Ja miałem kiedyś wszystkie. Natomiast trzeci tom tej książki wydany był w tak niskim absolutnie nakładzie, że dzisiaj ta książka jest białym krukiem. Ja ją kiedyś dawno temu naprawdę sprzedałem za duże pieniądze, bo chyba za 200 zł. To były, no żeby mieć na chleb oczywiście, to były bardzo, za książkę to są duże pieniądze, za książkę współczesną, bo to są lata 80. zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Więc, drodzy Państwo, ta książka nie cieszyła się nigdy aż taką popularnością. Była to raczej pozycja niszowa, ale ludzie, którzy przeczytali tę książkę, doznają nieomylnego, jak mniemam, wrażenia, że ekranizacja tej powieści powinna się wreszcie dokonać. Ciekaw jestem, kto mógłby rzeczywiście to zrobić, bo mamy tutaj kulturę, oczywiście państwo Polan powstaje, mamy kulturę słowiańską, a w zasadzie nawet powiedziałbym pogańską, z całym systemem tych wierzeń, do których Nienacki się odnosi. Ja tu Państwu oczywiście ogólnie opowiadam o tym, jak to państwo polskie się tworzyło i na jakich zasadach, na jakich fundamentach Nienacki chciał budować tożsamość Polaków, czyli tego, co jest w Polakach najpiękniejsze. Waleczność, odwaga, męstwo, czystość serca i sprawiedliwość ponad wszystko. Taki nawet literacki symbol w postaci tego bohatera Dago Piastuna nie zrobiłby nam żadnej absolutnie krzywdy, jeśli chodzi o kwestię nawet odwoływania się do Dago Piastuna jako pewnego symbolu. Mówię to naprawdę z pełną powagą. Nienacki miał rzeczywiście taki sznyt, żeby widzieć Polskę w tych właśnie kategoriach. A tak mamy, drodzy Państwo, Wiedźmina. Książka fantazy, w żadnym razie niepodobna do Dago Piastuna. Książka z Polski, polski rodowód, polska tożsamość. Gra powstała tak, że mogliśmy mieć Dago Piastuna, który dał początek piastowskiemu rodowi. Dago Piastun to jest pradziadek Mieszka I, więc akcja tej książki dzieje się dokładnie do tego momentu, w którym Mieszko I oczywiście przejmuje władzę. Dago Piastun oddaje mu władzę, bo był najdzielniejszym z jego potomków. Dago Piastun, czyli ten wymyślony, czy zmyślony, czy autentyczny, bo przecież ktoś tego musiał dokonać, ktoś musiał zjednoczyć te plemiona, więc Nienacki, no to wszystko, co mógł zebrać źródłowego, to zebrał oczywiście, co było do zebrania, resztę układał i komponował właśnie w kategoriach jakiejś opowieści, która w tym momencie także składa się na rodzaj wymieszania jakichś faktów z fikcją i także z jakichś elementów fantazy. Jak już mówiłem, takie legendy, takie mitologie występują w wielu kulturach, nazywamy to mitologiami, wspomniana skandynawska, germańska czy grecka, Indianie także mają swoje wierzenia. Nie ma w tym jakby nic niezwykłego. Nam by taka popularyzacja tej książki
i ekranizacja tego projektu nam by naprawdę krzywdy nie uczyniła. Nienacki popisuje się wiedzą w tej książce na wszystkie możliwe sposoby. Między innymi w tamtym czasie już tłumaczył, skąd się wzięły nazwy polskich miesięcy, jakże różnych od kultury zachodniej, cywilizacji łacińskiej, bo tamte wszystkie miesiące to są przeniesione miesiące w zasadzie z Cesarstwa Rzymskiego. U nas to wygląda całkowicie inaczej, bo mamy na przykład styczeń. Nienacki tłumaczy, że w styczniu zamarzały rzeki, więc brzegi się stykały, stąd jest styczeń. Był luty na przykład. Luty to był miesiąc srogi w języku staropolskim, czyli była sroga zima zawsze w lutym, w marcu było topienie marzanny, prawda, w kwietniu, no to wiemy doskonale, mamy kwitnienie kwiatów i tak dalej. W maju, jak w Gaju, bardzo podobna sytuacja. Następnie mamy czerwiec, a to był miesiąc zbierania czerwia, czyli rośliny, którą następnie wykorzystywano do barwienia tkanin. W lipcu kwitły lipy, w sierpniu, no to był sierp, zboża się zbierało, we wrześniu były wrzosy, więc wszystkie te miesiące miały związek rzeczywiście z tymi autentycznymi wydarzeniami w naszej przyrodzie. W październiku chodziło, zdaje się, o paździerz. W listopadzie, no to wiemy, że liście spadały i tak dalej, a w grudniu to były zawsze grudy. Nienacki o tym wszystkim oczywiście opowiada. Wszystko to tłumaczy, wszystko to jest wyjaśnione w sposób kapitalny. Dużo możemy się dowiedzieć w ogóle informacji oprócz tej fantastycznej, wspaniałej opowieści, którą się czyta na jednym absolutnie, prawda, oddechu. Jak kształtowało się państwo, jak język także pracował, jak pewne takie kulturowe symbole już gdzieś tam kiedyś zaznaczane były w życiu tych plemion. Więc zadaję takie pytanie, bo jeśli państwo nie czytaliście tej książki, to zachęcam przeczytać. Ktoś nawet zrobił taki półprofesjonalny taki audiobook i zechciał przeczytać w ogóle książkę Jada Go. Jest na YouTubie, bo nawet sobie dzisiaj puściłem tam fragment, żeby zobaczyć, bo rzeczywiście ktoś to robi i czyta te wszystkie rozdziały. Cała ta powieść jest tam przeczytana, ale cały czas zastanawia mnie to, dlaczego jednak nikt nie zdecydował się sięgnąć po tę książkę. No byłoby to coś naprawdę wspaniałego. Takiego filmu, powiem szczerze, Polska jeszcze nie ma. No chyba, żeby się okazało, że zrobiono by coś w stylu Korony Królów. No to wtedy lepiej oczywiście tego nie robić. Ja już Państwu dzisiaj uwagi więcej nie zabieram. Chciałem wspomnieć powieść Zbigniewa Nienackiego Ja, Dago. Wspaniałą, wyborną powieść o tak zwanych kulisach powstania państwa polskiego przed pierwszym królem Polski, czyli Mieszkiem I. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko. Król Pustkowia Jerzy Kaśków.